Szuflada w Twojej łazience, ta pod umywalką, może wyglądać właśnie tak, ale może też wyglądać właśnie tak. Dzisiaj podpowiem Ci, jak utrzymać porządek właśnie w takiej szufladzie, która znajduje się pod Twoją pod umywalką w Twojej łazience lub też w szafce takiej właśnie łazienkowej w prosty sposób, tak żeby zawsze było tam czysto, co wykorzystać, co zrobić, ale na początek musimy wyciągnąć wszystko z tej szuflady i zrobić generalny przegląd. Zwróć uwagę na to, czego nie potrzebujesz. Przede wszystkim wyrzuć wszystko to, co jest przeterminowane. Trzymaj w szafce łazienkowej tylko najpotrzebniejsze rzeczy. W szafce, w szufladzie pod taką umywalką. To, z czego korzystasz na co dzień. Jak już wyciągniesz wszystkie te rzeczy, to zadbaj o ich czystość. To też jest bardzo ważne. Higiena w łazience to przecież podstawa. Kolejny krok to oczywiście wyczyszczenie szuflady, wyczyszczenie szafki. I zapewne nieraz zdarzyło Ci się, że w Twojej szafce pojawiło się coś takiego. Już nie wspominając o paście do zębów, ale przede wszystkim kamień. Na potrzeby tego filmu bardzo zapuściła moją szufladę. I tutaj muszę Ci coś polecić. Coś, co sprawdza się u mnie od naprawdę dłuższego czasu. Jest to najlepszy środek do czyszczenia, usuwania kamienia, jaki chyba istnieje na rynku. Przetestowałam ich naprawdę bardzo dużo. Wygląda on właśnie tak. To jest taka różowa woda, dodatkowo wyposażone opakowanie w taki oto atomizer. I teraz spryskujemy dokładnie wnętrze szafki lub też szuflady. Jeśli masz taką możliwość, to wyciągnij te pojemniki, które tam się znajdują. Spryskaj właśnie takim produktem do usuwania kamienia, usuwania mydła, pasty do zębów. Zostaw na kilkanaście minut, a następnie dokładnie wyczyść pod prysznicem, bieżącą wodą lub za pomocą wilgotnych chusteczek. Przypominam, że w łazienkach najczęściej panuje wilgoć, więc zależy nam na tym, żeby w tym miejscu, gdzie przechowujemy nasze rzeczy, czyli na przykład właśnie w tej szufladzie lub szafce łazienkowej, nie pojawiły się jakieś niepotrzebne, nieprzewidziane zarazki, grzyby i cała reszta. Więc co jest bardzo ważne, kiedy już umyjesz to miejsce i je wyczyścisz, pamiętaj, żeby wytrzeć je do sucha. Ono musi być po prostu suche, a nie wilgotne. Kolejny krok. Nie wystarczy tylko umyć szafkę i ułożyć w niej Twoje rzeczy, te, które będziesz tam przechowywać, w szafce czy w szufladzie. Ale ważne jest to, żeby utrzymać tam czystość i to w jak najprostszy sposób. I tutaj, zanim zaczniesz układać sobie, porządkować te wszystkie swoje rzeczy, warto je na czymś położyć. W sklepach budowlanych, w sklepach meblowych, w sklepach z artykułami do domu możesz kupić takie rolki, które są zrobione z takiego plastiku. Z jednej strony jest on gładki, a z drugiej strony ma takie delikatne wypustki. Takie rolki tniesz sobie na odpowiednie kawałki, wkładasz do szuflad i dzięki temu rzeczy się tam nie przesuwają, a kiedy już zacznie się zbierać brud, wyciągasz wszystko, myjesz właśnie takie kawałki tego plastiku i później z powrotem je układasz. Natomiast mój taki sposób sprawdzony, prosty i który jeszcze szybciej sprawi, że będzie tam utrzymany porządek właśnie w tym miejscu, to zamiast kupować właśnie takie rolki plastikowe, gumowe, wystarczy wyłożyć papierem
takim ręcznikiem papierowym właśnie te miejsca. Dlaczego? Dlatego, że pewnie robisz porządki raz w tygodniu. Zazwyczaj w piątek albo w sobotę. Ja co prawda robię te porządki częściej. Natomiast jeżeli wykonujesz właśnie takie porządki domowe raz w tygodniu, to wystarczy, że sprzątając w łazience, wyciągniesz te wszystkie rzeczy, żeby zachować tam porządek i wyciągniesz te brudne ręczniki, te brudne kawałki ręczników i po prostu je wyrzucisz. A później włożysz kolejny ręcznik i znowu będziesz mieć czystą szufladę. Kamień nie będzie się zbierał, nie będzie się osadzał, będzie ci łatwiej zachować właśnie czystość w tym miejscu. W tej chwili moja szuflada wygląda tak, zaraz będę tutaj segregować i układać wszystkie rzeczy, ale jeśli nie masz takich pojemników w szufladzie, to polecam ci wykorzystać wszelkie inne pojemniki o różnych wielkościach, tak żeby ładnie tutaj było wszystko ułożone. Moja kolejna rada dla ciebie, jeśli w tej szufladzie lub szafce, lub na szafce i na szufladzie znalazły się takie oto zużyte szczoteczki, nie wyrzucaj ich. Szczoteczki do zębów, nie wyrzucaj. Podpowiem ci, do czego można je wykorzystać, zanim wyrzucisz je do śmieci. Ale to będzie w następnym filmie. Tak prezentuje się gotowa szuflada. Widzisz zapewne, jaka jest to różnica. Nie dość, że jest tutaj czysto, to jeszcze mam wszystko dokładnie posegregowane, co i jak, najważniejsze, najpotrzebniejsze rzeczy. I mam nadzieję, że twoja szuflada lub też szafka pod umywalką będzie właśnie tak wyglądać. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy film zainspirował cię do łazienkowych porządków, a przede wszystkim do wyczyszczenia szuflady lub szafki, która znajduje się pod umywalką. Ale w sumie to też możesz zabrać się za porządki w całej łazience. Ja nie będę mieć nic przeciwko temu. O porządkach takich łazienkowych w szafkach porozmawiamy sobie też przy okazji innego filmu. Będę ci oczywiście zdradzać tutaj moje porady i mam nadzieję, że to, o czym dzisiaj ci powiedziałam, przyda się w takim codziennym funkcjonowaniu i ułatwi ci przede wszystkim sprzątanie w łazience, ale dzięki temu też zaoszczędzisz czas. Koniecznie zostaw komentarz i napisz, jak ty dbasz o porządek w szafce łazienkowej lub też właśnie takiej szufladzie łazienkowej. Być może i ty sprzedasz mi jakieś swoje triki, które jeszcze szybciej sprawią, że ten porządek będzie utrzymany. Zaoszczędzimy dzięki nim czas. Czekam na twój komentarz i widzimy się oczywiście w kolejnej publikacji. Do zobaczenia, buziaki. Pa!